Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Was serdecznie w czwartym odcinku Akademii na Kiwo. Dzisiaj zajmiemy się instalacją oprogramowania na Kiwo Backup and Replication na platformie VMware. Pokażę Wam, w jaki sposób można pobrać po pierwsze trial na Kiwo, zarejestrować się, żeby taki trial pobrać, pobrać szablon OVA i zainstalować na Kiwo jako maszynę wirtualną, właśnie na platformie VMware. Zapraszam do oglądania. Instalację na Kiwo rozpoczynamy od pobrania triala. I teraz, niezależnie od tego, czy chcecie to rozwiązanie tylko przetestować, czy chcecie to rozwiązanie wdrożyć produkcyjnie, to trial jest właściwą drogą. Trial możemy pobrać na dwa sposoby. Możemy pobrać go nawigując do strony nakiwo.fen.pl i na tej stronie, na głównej, znajdziecie od razu link, odnośnik do strony producenta. Albo możecie skorzystać bezpośrednio ze strony nakiwo.com. Strona nakiwo.pl jest takim naszym hubem, który służy i dla partnerów, i dla klientów w Polsce. Klikamy pobierz trial, jesteśmy przekierowywani do strony nakiwo.com. Na tej stronie, gdybyście chcieli ten trial pobierać z niej bezpośrednio, znajdziecie trial korzystając z przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu, download free trial. Jako, że już jesteśmy na tej stronie związanej z pobieraniem triala, należy wypełnić formularz. Czyli podajemy swoje dane swój e-mail do kontaktu numer telefonu potwierdzamy. Że zgadzamy się z polityką prywatności na Kiwo i ewentualnie można również, wskaza również wskazać partnera bądź dystrybutora, z którym współpracujecie w zakresie na Kiwo albo z którym chcielibyście mm, współpracować. I wpisuję sobie tutaj po prostu fen. Wybieram przycisk Download Free Trial i w tym momencie wydarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, otrzymam powiadomienie mailowe o tym, że wypełniliśmy taki formularz, no a po drugie, jesteśmy przekierowywani od razu do strony, na której taki trial możemy pobrać. Ta strona służy do pobierania triala dla różnych platform, także możemy ją wykorzystać na. Mm, Wiele sposobów. Po prawej stronie znajdziecie też dokumentację związaną z produktem, czyli user guide, zmiany w poszczególnych wersjach oprogramowania, czyli release notes oraz instrukcje, w jaki sposób to oprogramowanie na różnych platformach możemy po prostu zainstalować. No i patrząc od góry, to co mamy na tej stronie, to są instalatory najpierw dedykowane dla. Systemów sprzętowych, czyli dla serwerów, na których już macie Windowsa albo Macie Linuxa zainstalowanego i chcielibyście na kiwo postawić jako aplikację. Tutaj nie mamy do wyboru różnych rodzajów paczek, z tego względu, że w trakcie instalacji decydujemy, które z elementów oprogramowania mają zostać zainstalowane. Dalej w kolejności mamy instalato instalatory dla VMware'a i ten pierwszy instalator umożliwia nam zainstalowanie całego oprogramowania bez repozytorium backupu, takie repozytorium backupu później możemy dodać. Mamy transporter, mamy transporter z repozytorium backupu oraz multi tenant director. Te paczki, które tutaj są dostępne, w czasie się przeznakiwo zmieniały w momencie, gdy wychodziły różne wersje oprogramowania. Kiedyś mieliśmy do wyboru wersję full solution z repozytorium backupu od razu wbudowaną, teraz takie repozytorium backupu dodajemy później. Dalej, mamy paczkę dedykowaną dla Acropolis Hypervisora, czyli dla, jako maszynę wirtualną dla systemów Nutanix. Instala, instalatory dla serwerów NAS, które będę omawiał później, już pokazując, w jaki sposób pobieram paczkę dla danego NASA. Instalator dla Raspberry Pi, jeżeli ktoś chce wykorzystać na kiwo, jakie, tak, jako takie, można powiedzieć, mobilne. Rozwiązanie do backupu to można też na kiwo zainstalować na Raspberry Pi oraz obraz umożliwiający pobranie na kiwo jako maszyny wirtualnej w centrach danych Amazona. W tym wideo pokażę Wam w jaki sposób zainstalować na kiwo na platformie VMware. Musimy się więc cofnąć na naszej liście. I wybieramy VMware Virtual Appliance, i tutaj mamy do wyboru różne rodzaje paczek. Jest paczka bez repozytorium backupu, jest paczka, która zawiera tylko transporter. Czyli tutaj mamy zarówno transporter oraz dyrektora, ale nie mamy repozytorium backupu. Tutaj mamy tylko transporter, i taką paczkę można wy wykorzystać w sytuacjach, gdy na przykład repozytorium backupu i samo na nakiwo macie zainstalowane na dasach wyposażonych w. Procesory ARM, z tego względu, że te procesory ARM nie mają bibliotek umożliwiających na Kiwo backupowanie danych bezpośrednio ze środowisk VMware. Wtedy taki pośredni transporter możemy wykorzystać. Mamy transporter z repozytorium backupu i to jest paczka, którą można wykorzystać na przykład w sytuacji, gdy macie dodatkowe data center, na którym chcielibyście, żeby na Kiwo pracowało, być może w jakiejś e, wyniesionej lokalizacji oraz paczkę Multitenant Director, to jest paczka, która umożliwia nam zainstalowanie na Kiwo w trybie Multitenant, czyli trybie, w którym możemy podzielić zarządzanie poszczególnymi z maszyn wirtualnych, backupami poszczególnych z maszyn wirtualnych, czy elementów naszego środowiska pomiędzy różnych administratorów. Ono się może sprawdzić albo na jakiejś uczelni, albo na przykład u providera, który świadczy usługi backup as a service. Pobierzemy w związku z tym paczkę Full Solution without backup repository. Ta paczka się będzie pobierała w tle. Jak ona skończy się pobierać, pokażę Wam, jak na kiwo zainstalować na platformie VMware. Nasza paczka dedykowana do środowiska VMware się pobrała w międzyczasie. I pokażę Wam teraz w jaki sposób ją zainstalować, wykorzystamy do tego celu dwa hosty Oczywiście będziemy instalować tą paczkę na jednym spięte z wykorzystaniem vCenter, to jest vCenter w wersji 7.0.3 Logujemy się do Wicenter. I na poziomie naszego vCenter Wybieramy sobie nasze Data Center. U mnie ono jest podzielone na dwie części i wybieramy opcję Deploy of template. Jako, że pobierałem to bezpośrednio swój komputer, wskazuję opcję Local file. I wybieramy. Nasz instalator przeznaczony dla platformy VMware. Ten instalator będzie się kończył z rozszerzeniem OVA. Przechodzimy dalej. Wskazujemy nazwę dla naszej maszyny wirtualnej, którą chcemy stworzyć. Ja ją nazwę na kiwo 10.5.1. Wskazujemy miejsce, na którym nasza maszyna wirtualna ma zostać zainstalowana w datacenter. Wskazujemy serwer, akurat w tym datacenter. Mamy jednego hosta, więc nie mamy wielkiego wyboru. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Czyli mamy paczkę na kiwo, backup and replication w wersji 1051. Jest to maszyna oparta, oparta na systemie operacyjnym Ubuntu 2004 Server właśnie z preinstalowanym na kiwo. I tutaj też istotna sprawa: macie od razu dane, które są wykorzystywane do zalogowania się domyślnie do tej maszyny wirtualnej. Te dane, oczywiście, ze względów bezpieczeństwa po instalacji takiej maszyny wypadałoby. Zmienić EULA do zaakceptowania, czyli licencja programowania producenta. Miejsce, na którym ma zostać zainstalowana nasza maszyna wirtualna, wskazujemy Datastore. Sieć do której ma być podłączona, i tutaj możemy oczywiście wybrać sieć, do której, w której ta maszyna będzie pracowała. Jeżeli chodzi o adresację IP, później tą adresację IP zmieniamy już z poziomu samej maszyny wirtualnej i jej konsoli. Więc na tą chwilę można tą adresację zostawić, jako, do, jako domyślną, lub można tą adresację po prostu później zmodyfikować. Sprawdzamy, czy zgadzają się wszystkie ustawienia, które. Skonfigurowaliśmy do tej pory i wybieramy opcję Finish. W tym momencie rozpocznie się import paczki OVF, no i musimy poczekać, aż ta maszyna wirtualna zostanie na naszym data center zainstalowana. Nasza maszyna została zaimportowana. Jest zainstalowana na pierwszym data center na hoście 12246. Możemy sobie teraz podejrzeć jej ustawienia. Oraz możemy przejść do jej konfiguracji. Między innymi w notatkach, w tym miejscu znajdziecie informacje o tym, jakie są predefiniowane ustawienia tej maszyny wirtualnej, jeżeli chodzi o, za, o domyślnego użytkownika, czyli na Kiwo User oraz jego hasło, i to są rzeczy, które, jak wspomniałem, warto by było zmienić. Przechodzimy do konsoli tej maszyny wirtualnej, żeby skonfigurować sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, warto jest skonfigurować sobie. Ustawienia dotyczące sieci. Czyli przechodzimy teraz do tych ustawień sieciowych. Możemy nadać nazwę hosta dla naszej maszyny wirtualnej i skonfigurować sieciówkę. Określamy, czy chcemy, żeby serwer DHCP był włączony. Zatwierdzenie dokonujemy przyciskiem Enter, jeżeli chcecie wykonać taką zmianę. No i przechodzimy niżej. Ustawiamy serwer DNS. Ustawiamy adres IP dla naszej maszyny wirtualnej. No i dobrze, oczywiście, żeby on się nie pokrywał z adresami, które są przydzielane z serwera DHCP. Brama domyślna. Adres broadcastowy, ewentualnie MTU dla takiej maszyny wirtualnej, no i zatwierdzamy przyciskiem F10, żeby można było zapisać te ustawienia. I teraz jesteśmy też informowani o tym, że żeby taka akcja mogła Zajść, to zadania, jeżeli jakiekolwiek na tej maszynie chodzą, zostaną zatrzymane i żadne zadania nie będą uruchamiane. Ale to wynika też z tego, że w tym momencie zmieniamy ustawienia sieciowe tej maszyny wirtualnej. Na nie oczywiście na razie nie mam jeszcze żadnych skonfigurowanych, więc spokojnie możemy to zrobić. Te ustawienia zostały zmienione, zmienione, i tak naprawdę to, co moglibyśmy zrobić, to od razu przejść do tego adresu, pod którym ta maszyna wirtualna pracuje, czyli skorzystać z tego aliasu z tego adresu 192.168.12.250. I widzimy, że pojawiła nam się strona pod adresem 12250 z domyślnym portem 4443. Jeżeli zainstalujecie na Kiwo, niezależnie od tego, czy na takiej platformie, czy na innej, to domyślnie Interface Directora dostępny jest właśnie pod tym portem. Ten certyfikat, który nam się teraz wyświetla, pojawia się jako certyfikat niezaufany, no bo jest to certyfikat podpisany bezpośrednio przez Nakiwo. Żebym mógł z poziomu Google Chrome ten certyfikat zaakceptować, muszę go najpierw dodać u siebie do certyfikatów zaufanych. Korzystam z macOSa, w związku z tym przechodzę do przeglądarki Safari i na przeglądarce Safari. Ten certyfikat będę mógł dodać do zaufanych, korzystając z pęku kluczy. I w tym momencie widzimy, że ten interfejs oprogramowania jest już dla nas, jest już dla nas dostępny. Teraz, jeżeli byśmy chcieli zmodyfikować inne ustawienia samej maszyny wirtualnej, to oczywiście wracamy do tego interfejsu konsolowego. W międzyczasie zostałem rozłączony z tej sesji konsolowej, więc trzeba po prostu tą sesję konsolową uruchomić sobie ponownie. No i możemy przejść do innych ustawień. Co tu jeszcze znajdziemy? Między innymi w ustawieniach tego interfejsu znajdziecie możliwość konfiguracji ustawień dotyczących zabezpieczeń. Przechodzimy w związku z tym do Security Settings, i tutaj możemy zmienić ustawienia dotyczące usługi SSH, która domyślnie jest włączona. Możemy tą usługę SSH na przykład wyłączyć albo zmienić dla niej port. Domyślnie ten port też nie jest dostępny jako domyślny dla SSH, czyli 22, tylko 222. Jeden, ale można ten port, tak jak wspomniałem, tą usługę wyłączyć dla większego bezpieczeństwa, oraz to, co warto sobie zrobić, to zmienić hasło domyślnego użytkownika. Wpisujemy dwa razy hasło dla naszego użytkownika administracyjnego. I wychodzimy przyciskiem Escape. Na tym etapie moglibyśmy też zmienić ustawienia dotyczące czasu oraz strefy y, czasowej. Zacznijmy od strefy czasowej. Wybieramy naszą strefę czasową: Europa, Warszawa i mamy zmienioną strefę czasową widzimy że czas również nam już się zaktualizował na ten czas który jest u mnie w tym momencie aktualny tak naprawdę jeżeli chodzi o te ustawienia podstawowe które musimy skonfigurować żeby można było zacząć działać z Nakiwo to są właśnie te rzeczy. W późniejszych wideo pokażę sobie również, jak do takiej maszyny wirtualnej dodać repozytorium backupu, ale to po części będzie zależało od tego, czy będziecie chcieli, żeby to repozytorium było lokalne dla takiej maszyny wirtualnej, czy było repozytorium zdalnym na przykład z wykorzystaniem. Protokołów sieciowych NFS lub SMB. Żeby oczywiście dostęp do tej maszyny wirtualnej nie był możliwy bez zalogowania, możemy wyjść do konsoli systemowej i w tym momencie, żeby w ogóle się zalogować na poziomie konsoli, musielibyśmy wpisać nazwę tego nowo utworzonego, tego użytkownika domyślnego oraz to zmienione hasło. I w tym momencie mamy dostęp do tej samej konsoli naszej maszyny wirtualnej. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne odcinki, w których pokażemy w jaki sposób Nakiwo zainstalować na innych platformach, ale też oczywiście pokażemy w jaki sposób skonfigurować inne elementy związane z Nakiwo i pracą z tym oprogramowaniem.